Jacek Kluba, IndyCage.pl. Jesteśmy na 2 dni przed galą UFC w Hamburgu, a moim gościem jest Dawid Zawada, który w niedzielę stoczy swoją pierwszą walkę dla największej organizacji świata. Cześć Dawid. Cześć. Słuchaj, na początku chciałbym Cię zapytać o okoliczności pozyskania UFC, pozyskania Ciebie przez UFC. W jakich okolicznościach to się odbyło? Zadzwonił jakiś telefon? Opowiedz, jak po prostu trafiłeś do organizacji. No to było w czwartku to było, tamten czwartek, i mój menedżer dostał telefon od menedżera z Ameryki, że tam odpadł ten Joban i że oni szukają zawodnika z Niemiec, nie? No i to właśnie się pytali, czy mamy, i ja się zgodziłem na to, bo była propozycja, czyli ja albo Roberto, i chcieli mnie. I no i to było zawsze moje marzenie, walczyć w UFC, nie? To się tam się decydowałem jeszcze trochę, ale słyszałem na moje serce i moje serce powiedziało, że mam to stoczyć, nie? Bo nie wiem, kiedykolwiek znowu przyjdzie taka szansa. No to musiała być dla Ciebie trudna decyzja, ponieważ no, z jednej strony marzenia związane z występami z UFC, z drugiej strony Twoja mocna pozycja w KSW. Po ostatniej wygranej z Michalskim przez większość gdzieś tam obserwatorów byłeś traktowany jako pretendent do pasa. Powiedz mi, czy trudno było Ci podjąć taką decyzję, żeby gdzieś tam możliwość tej walki o pas KSW pozostawić za sobą? No właśnie dlatego to było trudno, bo pas KSW to też wiele, wiele dla mnie, i ta organizacja cała, ją lubię. Ja szczerze powiem, że ja lubię bardziej oglądać KSW niż UFC, bo UFC to wiesz, tylko jak są pojedynki dobre, to oglądam tylko te pojedynki, ale tak KSW, jak jest gala, to ja całą galę oglądam i się mnie cieszę, nie? Bo to jest zajebisty show. I też dziękuję właścicielom KSW za zajebistą współpracę, stoczyłem tam 5 walk. Miałem dobre walki, miałem złe walki, mam spektakularne walki i no, zawsze w serce będzie KSW. Pozdrawiam wszystkich KSW fanów, kibiców, przepraszam ich, że już teraz w tej chwili nie będą mnie widzieć w KSW, ale ktokolwiek wie, w przyszłości chyba stoczę z powrotem. Powiedz mi, czy podczas akceptowania tej propozycji od UFC miałeś czynny kontrakt w KSW, czy gdzieś tam twoje zobowiązanie wobec nich się skończyło wraz z ostatnią walką, która miała miejsce na gali we Wrocławiu? Do tego pytania teraz nie mogę odpowiedzieć, bo mój menedżer to wszystko organizuje i na razie nie mogę do tego coś powiedzieć. W porządku, powiedz mi, nie miałeś zbyt wiele czasu na przygotowania do tej walki. No też dosyć spore obrażenia przyjąłeś w tym ostatnim pojedynku z Michałem. Powiedz mi, na ile przygotowany się czujesz na niedzielę? Czy to jest 100% dyspozycja, czy no nie udało się tego przygotowania na tak wysoki poziom wyciągnąć, na jaki byś chciał? Dobra, jest tak, nie jestem teraz w najlepiej formie. Ale mam dobrą formę, bo od walki z Michałem to ja tydzień robiłem przerwy, potem robiłem to, co było możliwe, bo ja też jeszcze miałem rozcięcie i wszystko, i była ostra walka, to tam sparingów dużo nie robiłem, ale niekiedy to też jest lepiej, nie? Żeby się regenerował, ciało się regeneruje, człowiek, i no i w treningu byłem cały czas, nie za ostro, nie robiłem, robiliśmy 2-3 razy w tygodniu ostre treningi. Ale tak to ja uczę w naszym gymu w UFD, ja uczę początkujących, to ja cały czas w treningach jestem, bo ja pokazuję techniki i początkują, no takie, no boksu tam trochę porobiłem z chłopakami, to zawsze jestem w treningu i nie mam najlepszej kondycji, ale umie iść 3x5, nawet my robili w treningach, my idziemy po 5 razy, niekiedy 6 razy po 5 rund i zawsze wytrzymam. No i teraz myślę, że ta regeneracja, ten tydzień było takie lekkie, tylko spalić te resztę kila i regenerowałem. Teraz się czuję gotowy na walkę, nie? Ja bym dzisiaj mógł stoczyć na walkę, ale jest niedzielę i będę gotowy. Podczas gali KSW w Gdańsku w jednym z wywiadów wspominałeś, że tam po walce z Michałem miałeś pewne kontuzje. Czy to wszystko już zostało zaleczone, rozumiem, jeżeli jesteś gotowy do walki? Tak, no bo była mocna walka, nie? Ja przegrywałem pierwszą i drugą rundę z Michałem. Miałem rozcięcie pod okiem, miałem kciuk trochę rozwalony, ale jest ok. I no i teraz wszystko się zgoiło, wszystko działa i żeby się stoczyła walka jak najlepiej dla mnie.
Przechodząc do twojego najbliższego przeciwnika, Danny Roberts, powiesz mi, co wiesz na jego temat, jakie są według ciebie jego najmocniejsze strony? Co widzę, on też lubi stójkę, bo on z boksu, słyszałem, że on przychodzi z boksu, ale on też dobrze kopie. Jest mankut i no, on ma 6 walki w UFC, 4 wygrał, 3 przez noko, to nie jest byle jaki zawodnik, to już jest dobry zawodnik w UFC. No dałem ryzyko wysokie, ale no co, ja lubię takie wyzwanie, nie? Po to ja jestem wojownik, nie? Ja też nie mogę czekać, nie mogę tam jakieś, nigdy, i to też nigdy nie robiłem, że tam zawodniki wybieram albo coś. Ktokolwiek przyjdzie, to niech przyjdzie. I w tej lidze teraz w UFC to tylko takich przeciwników będę miał, nie? Jak nie zadebiutuję, to samych takich zawodników będzie. Na ile walk podpisałeś ten kontrakt w UFC? Na 4 walki. Okej, a powiedz mi, jeżeli chodzi o taki scenariusz, który byś sobie zakładał na ten pojedynek, mówisz, że nadany jest typowym stójkowiczem, ty również masz zwycięstwa przez knockout w swoim rekordzie. Wspominałeś o tej kondycji, która nie jest zrobiona na 100% przez te krótkie przygotowania. Będziesz chciał szybko skończyć tą walkę? Jak się stoczy walka, nie? Ja nie będę teraz robił dużo presji na mnie. Ja będę spokojnie zaczynał, bo też, jak ja mówię, nie mam dobrą kondycję. Teraz więcej przez technikę będę błędy szukał jego i jak to zobaczę, to spróbuję jak najszybciej skończyć tą walkę. Bo to się najbardziej mi opłaca, tak? I najlepiej bez kontuzji. Ale jak będzie przez decyzję, to ja spróbuję skontrolować, ile dam rady, tak? Ale jestem dobrej myśli, pozytywnie zawsze myślę, ja zawsze myślę, że jestem najlepszy i jak z tej myśli wychodzić do klatki, to się zawsze dobrze stoczy dla mnie. Rozmawialiśmy już na ten temat poza kamerą, natomiast pozwolę sobie pytanie ponowić. Jak u ciebie z wagą? Jesteśmy na dzień przed tym porannym ważeniem. Czy sądzisz, że nie będzie kłopotów, żeby ten limit 77 kg wypełnić jutro? Nie, jest wszystko super, bo też mam zajebistą współpracę z Easy Meal Catering i mi wożą jedzenie i bardzo dobre jedzenie i punktualnie wszystko się stoczyło. Zbiłem 7 kg, jeszcze mam 2 do zbicia i no jest git. Bo cały czas jem ten catering, to trzymię wagę. Nie jest tak, że idę, no niekiedy są te takie niedziele, co ja idę se zjeść burgera albo coś, albo jakąś pizzę. No, ale tak, to trzymię wagę, już nie chcę, już, bo na co dzień zawsze tak koło 90 kg byłem, a teraz tak spróbuję trzymać 8,5, 8,6. To widzisz, to też takie krótkie walki mogę brać, bo z wagą nie ma problemu, nie? To elegancko, bardzo się cieszymy. Ja ci życzę powodzenia w niedzielnym pojedynku, żebyś spełnił swoje marzenie o wygranym debiucie w UFC. Dzięki wielkie za wywiad i raz jeszcze powodzonka. Dziękuję bardzo.